Dobra. Poszło? Siemaneczko, witam na nowej lokalizacji. Ze względu na to, że są mrozy, chociaż wczoraj było, wyjeżdżaliśmy stąd, to było już prawie 9, ale dzisiaj rano już było tylko 4. Więc musimy czymś zająć się niemokrym. No i przyszła pora, żeby zrobić zbrojenie pod kolejną halę. Wymiary 44 na 27. Kiedyś tam jak będzie, może będziemy wywozić tam zbrojenie, to coś dogram, bo to będzie takie coś. Już wam wyciągam ołówek, już wam mówię. Tu już istnieje budynek, nie wiem czy to będzie widać. Budynek i tu jest taka wiata, jak robiliśmy coś, to jest podobny projekt jak robiliśmy przy tą halę 92 na 22. I to my tu razem, to ma 44, to ma 18 albo 19, nie pamiętam. I tu będzie stało, o, także tu o te ileś metrów będzie, o te 8 będzie czy ileś, to przesunięte. Także jak tu jest suszarnia, no to będzie włożone tu i będzie włożone tu, bo tu są drzwi, wrota. I my musimy to postawić, tylko to wysokawe będzie, bo to będzie 5,90 chyba pod wieniec, czy 5,80 na gotowo. No i szerokawe to będzie, słupy co 3 metry, pod każdą kratownicę, 30 słup, czpień raczej. I plus jeszcze tutaj, bo tu jest też taka wiata 8 metrów. I tutaj jeszcze będzie taki mur, tu 7 metrów, bo tu między tymi budynkami będzie 7 metrów chyba, czy 6, nie wiem, mette, nie gra roli. I tu będzie mur pociągnięty, tu będzie kratownica oparta i tu będą chyba 3 czy 4 jeszcze konstrukcje, po prostu będzie przedłużona ta wiata na takiej zasadzie. No i tu mówię, tu będzie 44, a tu rozpiętości 27. No i szykujemy, zaczęliśmy robić to wszystko od tego, bo jeżeli to złożymy gdzieś na kupce, to żeby po prostu nie wyciągać tego, no to zaczęliśmy od czpieni. Czpień jest 6 drutów. Co to było? Którymu tam się z dupy odbiło? Czpień jest 6 drutów, no i od tego zaczęliśmy, bo to najdłużej schodzi. I to będzie ostatnie położone, bo to później będzie po prostu wykorzystane. Na fundament będzie ostatnie będziemy kręcić. No i dzisiaj tu jesteśmy w sumie drugi dzień. Byliśmy tu jakoś w tamtym tygodniu, co tak padał ten śnieg wtedy. I no my wyciągamy tego druta, no tak się przyjęło tu w tych okolicach i po prostu wyciągamy drut z kłębka, tak jak to było robione rok temu. Jak ktoś chce, to sobie może wrócić, może coś się nagra z tego ciągnięcia, chociaż nie wiem czy teraz to pociągniemy, bo tu wszędzie to jest lód, a my siedzimy na takiej mieszalni tu pasz, ale dobrze jest, bo kurczaki zeszły i po prostu nie musimy, i tu nie brzęczy, bo tu śrutownik jest tam jest śrutownik i by brzęczało nam, ale nie brzęczy. Bo na przykład dzisiaj rano było, wczoraj było zamgławienie, to jest takie coś jak po ścieleniu, po prostu no muszą zdeć tą słomę tam, no te bakterie, jakieś robactwo, to jest coś chyba na zasadzie, no gazowanie takie, i to nie wiem czym to gazują, ale dzisiaj tu na przykład tam są takie, no wentylatory, to tu przeszło, było siwo rano i musieli, były wrota otwarte, bo
No szło wysiedzieć, ale no dusiło to po prostu. To troszkę tu też posiedzimy na tym zbrojeniu. Tomka tutaj nie ma, bo tam u mnie kładzie te płytki. Ma chłopak cierpliwość na te okna, na te do kąta, więc niech to robi. Jak mu się znudzi, się może jak położy tą właśnie ścianę z oknami, to przyjdzie, nie wiem. Na razie niech układa, tu będziemy sobie działać. Tylko też by to można było, nie wiem, w tym tygodniu to raczej nierealne, żeby to skończyć. Ale no w przyszłym tygodniu zapowiadają o odwilży tam po 7 stopni na plusie, a teraz jest na minusie i to sporawo było, nie? Też taka ta pogoda dziwna. Kręcę taką samoróbką, samojebką, tą piętarką, bo pojedynczo, bo tutaj na tej bym musiał mieć mniejszą, tą naszą, tą oryginalną, ale tu odtąd dotąd, bo to tak powinno być. Jak to powinno być? O tak, to odtąd dotąd jest 20, a mamy strzemiono 18 na 25. No i muszę kręcić. Znaczy mi to tak nie przeszkadza, nie? Ja nadążam na trzech, jak kręci tam, to bez problemu, no tyle jestem do przodu tam. Jeszcze dzisiaj sobie trochę tu sam naciąłem, bo tam mamy, wciągliśmy po prostu ten drut, bo no i dobrze zrobiliśmy, bo bym go z tego lodu bym go tam nie wydobyli. To obeschło to wszystko, chociaż wczoraj tu przywieźli ten cały pęk tej dwunastki. No to musieliśmy trochę palnikiem to podsuszyć, bo leciało z niego i zaraz rękawiczki mokre i to chuj nie robota. Musimy 30 już kamień, poczekaj, 30 takich belek musimy zrobić, a mamy 15. No dzisiaj nie skończymy raczej tego. No i cicho. Mów tylko bliżej mnie, żeby było słychać. No, co tam żeś kurwa wymyślił? Jak nazwiska to w ogóle i jakieś miejscowości to w ogóle się nawet nie odzywaj. No nie. O nowym nabytku też się nic nie odzywaj. Chyba jak nieraz tak coś tak nie. Jak nie wiem, muszę coś przypomnieć, to się włączę. A widzowie, zapomniałem wam powiedzieć, że pomadkę kupił. No kurwa, co, a czym się chwalić? No ale to są, że 2022 rok. 300 kłócanych, tak? Przyjdę. Jaki tam. 2020 rok? Co ty pierdolisz? No jak który? Ja pierdolę, jaki debil. Kurwa, stare gówno, kurwa, 20-letnie. Czym się tu kurwa chwalić? Wyciąć pewnie stoi, jak się zawsze włączy. No, przypomniałem się, to nie to. A, przypomniałem się, że wybawałem. No chuja cię będzie znowu słychać tam. No, bo mym, ach, nychnę robisz i tylko ledwo cię coś słychać. No i przerwał. No i słuchajcie, no i co, to wszystko będzie to samo co rok temu, 2 lata temu. Pewnie 3 lata temu, czyli nie mam tu sztywnego terminu, wam powiem, ale wywnioskowałem, no na kukurydzę by można, mogłoby to być zrobione, nie? Chociaż część, nie? No ale jak tu zrobisz, albo robisz wszystko, albo nie robisz nic. No i będzie ten, no napięty będzie ten rok, ale mówię, to na razie tylko zbrojenie, bo tego nie miałem w planach. Jest to innego, są fundamenty teraz do zrobienia, tam też już czekają pewno z 1,5 roku. To jak w 2021 chyba robiliśmy tą 63x25. Tą 60x25 to już wtedy to było coś tam dogadane. I tam też, ale tam mówię, tam tylko, tam jest chyba, jak to było? To jest 3,
38 ma ta hala tam, bo to konstrukcja stalowa, musimy tylko stan 0 zrobić. 38 chyba na 11 i tu jeszcze jakieś socjalne jest do tego. I musimy wejść z ziemi, tu zalać posadzkę zacieraną, a tu chudziaka, no tu coś tam ocieplić pewnie, bo tak chyba było w projekcie, nie pamiętam, to mówię. No to to jest teraz. To już powinno być zrobione w tamtym roku, ale no niby się tam inwestorowi nie spieszy, no ale kurwa, ile można na kogoś czekać, mnie to też by wkurwiało. Co tam się dzieje? Tak mam już wczoraj i dziś, no bo to przejąłem fuchę po brygadziście, bo to brygadzista zawsze przeginał, a ja sobie, a my tam sobie przegnął pałkiem. Nie, no co? Dobrze było. Wczoraj tu, a tu wczoraj też, później tu przyjechaliśmy, bo drutu rano nie było tego. Dwunastki, to zanim się builiśmy, no to była pewnie już dziewiąta. A jeszcze też, a to szczotki się skończyło przy szlifierce dłużej, musiałem też jechać. A to księgowa. Jak to mówi logistyk, no musiałem jechać, no, aby nie, żeby nie robić, tylko jeździć. Ten nie słyszy, pa, kurwa, nie słyszy. Słyszysz? Słyszę, tylko kurwa się nie reaguje. Ty no i chcesz udziały z tego kanału, no bo tak czynnie bierzesz udział, nie? Ja mogę tylko śpiewać. Śpiewać tylko możesz? Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. Bardzo ładnie, nie? Też halogeny, co niektórzy tu nie dowiedzieli, też musiałem halogeny, bo mnie kurwili, że kurwa cimno, zaraz pizdu jadę do domu, nie będę ci tego kurwa gówna kręcił po cinku. No i musiałem jechać po halogeny, ale no po prostu dzień organizacyjny, wszystkiego nie przewidzisz, kto w tym robi parę lat, to wie jak jest, a kto myśli, że jest idealnie, to jest w błędzie, to zajebistym. No i widzicie, jakoś tam pojedynczo, wiem, że to robię odwrotnie, ale w sumie to tak jestem nauczony, że zawsze na takim gównie robiliśmy te strzemionka. Później się człowiek na tego YouTube'ka napatrzył, to może tak się nie robi, może inaczej się robi. W sumie to jeden chuj jak się robi, ważne, żeby efekt końcowy był taki, jaki powinien być, zadowalający. Że to wczoraj było niby tam na te 30 belek, to musimy mieć tam około, nie wiem, 1400 sztuk tych co teraz przeginam, coś mi się tak wydaje. No, szwagra się szykuje, nawet też taki garaż, szwagier stwierdził, że garaż, a jak ja zobaczyłem, to no to wyjdzie domek taki, jak to powiedział, to jest przyszłościowy projekt, bo w sumie to jest 11 chyba na 8 na stropie lanym, schody, no jedynie co tam nie ma, to działówek nie ma, tak to musimy to zrobić od fundamentu wraz z pokryciem dachu, ale nie wiem, czy on tam na raty to będzie robił, czy... No wiem, że materiału tam już ma naciągnięte, bo to taki... Po prostu już się raz budował i wie jak to jest, no po prostu musi być przygotowany. Materiał musi czekać na majstra, no. Fa, 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 fa. Ty, a co takich rudów wąchów dostałeś? Spójrz na siebie. A ty miałeś się nie odzywać, bo ty... Nie pamiętasz tego już.
I zagaduję z niej tam. Tam cię prosi, że to ten głos zabrał. No to zabieraj, no przecież czy ja ci bronię, no. Zawsze coś kurwa śmiesznego. Przecież tu połowa widzów to dla ciebie tu jest na tym kanale, ale nie dla mnie. To jest zjebane, że gadki są posłuchać. No przecież pan logistyk to tak. No przecież w śniadanie to trzeba przejrzeć telefon. Przeglądam, a on mi puszcza. No i tak sobie wymyśliłem, tylko już to tydzień czasu robię. Muszę wziąć i był, pamiętacie, taki dzwonek na telefon. Dzwoni debil, dzwoni debil. Muszę sobie na niego ustawić. Słucham? Sławomira ustaw sobie. Sławomir? Miłość, miłość Zakopanym. Wypierdolę cię nad ranem. Hej! Tak, tu mam uszykowane. Tu mam uszykowane, tu. Tam jeszcze mam, bo tu ta mieszalnia chyba ma 26 czy ileś metrów i takie tniemy, żeby je tu wciągać do środka. Że to, nie wiem, chyba koło tony jest kupione. Szóstki. Słucham? No właśnie, ale nie, no chyba jeszcze mi się wydaje, że muszę to przeciąć. No tu powiedzmy, że to jest raz, dwie, trzy, cztery belki. Dobra, zacząłem rozmawiać, co tam mamy jeszcze do roboty, to trzeba to skończyć. Przynajmniej będzie dobry tytuł odcinka. Co my jeszcze mamy do pracy? No u mojej teściowej jeszcze dach jest pewno z 200 metrów do zrobienia. Przedłużyć okapy. Tam niby papa jest pod spodem, pod eternitem. To tam jeszcze. No i tam jakieś tarasiki przy tym domu. No może coś tam się nagra. No tynki tam na tej hali. ...92 na 22. Ale tam mówię, tam może w międzyczasie coś się będzie. Póki rusztowania nie będą na razie potrzebne, no to tam będziemy działać, to jak będzie padać, bo na pewno się zdarzą jeszcze takie dni i to nie jeden. I to na pewno nie jeden. Ważne, żeby na plusie było i jak będzie wszystko rozwinięte, to tylko aby odpalać i tynkować. Kurwa, co ja jeszcze tam mam? Szwagier, teściowa. A no i jeszcze jaskółka 6 jest do postawienia. To też jest taki dość pilny temat, bo tam już są terminy nawet na tych wszystkich po nas, co wchodzą. Że to w tym roku zamknąć chyba z zewnątrz, ucieplić i tam w środku, czy nie wiem. No nie wiem, jak tam ten inwestor z tej jaskółki sobie planuje. Na pewno chyba tynki i posadzki w tym roku. Tam niby mam termin na czerwca, ale no może jakoś, kurde, to wcześniej zrobi. Bo to jest chyba taki najpilniejszy budynek w tym roku. Jeżeli jest możliwość, to co ja będę tam. Bardziej, że to jest chyba budowa właśnie z tamtego roku dogadywana. Jakoś jak zaleliśmy chyba ten strop. Tam na tym domu 250 metrów, co tam robiliśmy tylko podmurówkę z tego jednego pustaka i wieniec. To już wiem, że tam chłopaki działają dach. To znaczy dachówkę kładą już. No ale w sumie prawie terminu dotrzymali, bo mieli być na stycznia i ostatniego może weszli. Nie, no nie wiem, ale chyba styczni weszli. No ale pod papą było w sumie, no to co tam. Chyba kontrolaty były nabite, to nawet tej papie tam się nic pewnie nie stało. Wie co tam jeszcze się urodzi, no. Też dużo ludzi dzwoni, to nie odbieram. Obcych telefonów.
jak mam obiecać, to... Także no mówię wam, no ja na brak roboty jeszcze nie narzekam. Coś tam gdzieś... Nie czuć. Coś tam gdzieś słyszę, że już za pół ceny robią. Nie wierzę w to, bo ludziom raczej stawek nikt nie obniży, pracownikom. No bo kto będzie robił? Wątpię, że ktoś za pół ceny robi.